Rozmowa dnia w radiu piekary. Marcin zasada witam państwa. Naszym gościem jest Andrzej Gawron, posłów prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. <grywanie> Jak tam bronienie śląskiego honoru pod częstochową. Pod Częstochową zawsze jest pięknie. No. Pod, na Jasnej górze jest pięknie. No. Zapraszamy tutaj ja centrum wybory, górnego Śląska. Pan, panie pośle, pan tu znowu kościół angażuje w politykę. <śle> Nie no, to, to jest też jakaś część naszego życia. Pod, w Częstochowie są już ustalone listy, są zgłoszeni kandydaci, chyba bodajże siedem. Komitetów zarejestrowało swoje listy w naszym okręgu. Andrzej okregu. Gawron, trzecie miejsce na liście. To znaczy, że partia docenia. Nie dyskryminuje Ślązaków nawet w okręgu częstochowskim. E, jak ktoś pracuje 4 lata, to partia musi docenić. <słuch> tak, rozumiem. A poseł Girzyński w takim razie w, 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 czym w niełaski popadł? Bo. Ale ma drugie miejsce, także no, to też bardzo to dobre. Zawsze był liderem, ewentualnie ustępował miejsce. Zasada, panie w redaktorze, zasada, zasada jest taka... A może za dużo obiecywania czy województwa Częstochowskiego? Ja, ja myślę, że tak. Listy są nasze. Prawa i Sprawiedliwości zbudowane bardzo mocne. Nie jest tak, że zawsze któreś miejsce jest na stałe przydzielone danej osobie. więc I to też nie jest może jakaś forma doceniania, tylko właśnie każdy ma możliwość na tej liście popracować i zdobyć dodatkowe głosy. No i będzie. A propos śląskości w polityce, Donald Tusk obiecał nam język regionalny regionalny i to wśród stu priorytetów nowego rządu. Brzmi ciekawie. No tak, brzmi ale dobrze? ja powiem tak, to jest taki święty graal, język regionalny. No i cały no czas wracamy do tego. Obiecasz, cały cały czas do kampanii. tego wracamy. Jeżeli jest religia, bo zaczęliśmy też od kościoła, to mówimy, nie, religia nie w szkołach ma iść do salek, bo będzie wtedy lepiej przyswajana i lepiej uczona i tak dalej. No naprawdę, jeżeli my z, nie będziemy z młodym pokoleniem rozmawiać w rodzinach po Śląsku godać, to żaden język regionalny tego języka nie uchroni. Naprawdę. Dajmy pośląsków w domu kultury, w szkole. Też są takie regionalne programy i można to robić po prostu. Trzeba to robić. Jak to nie będzie wypływać tutaj z, naszego, z naszej inicjatywy, z naszej aktywności, to naprawdę żadne te święte grale nie pomogą. Państwo powinno pomagać w związku z tym, bo nie zrozumiałem, czy nie? No oczywiście, że powinno pomagać. No i tu są programy, naprawdę jest masa programów, które. Ja sam też w takich uczestniczę, gdzie, gdzie język Śląski jest takim tematem przewodnim, gdzie dzieci też występują i starają się to promować. Ale naprawdę najważniejsze jest w rodzinach. W, rodzinach. Dobry, my w rodzinie, rodzinie nie będziemy po Śląsku gadać, To, naprawdę, nie da... to Tak samo z wiarą, z religią. Jeżeli w rodzinie nie będzie religii, wiary, to możemy na, na religii oczywiście o tym mówić pokazywać historycznie, jak to wyglądało. E, czy pańska partia inaczej? przeprosi się z językiem regionalnym i coś w tej sprawie zadeklaruje, czy twardo, twarde stanowisko, jak zawsze, i ja ani kroku wstecz? No i ja cały czas o tym samym mówię, mówimy, wcześniej mówiłem, naprawdę, gadajmy tutaj z dziećmi w rodzinach, Powiem uczmy że, tego Kaszubi języka. mają język regionalny, świat się i Polska się nie zawaliła. Czy ale nie, mają prawo ale do to nie jest taki, jak gdyby temat, temat jak gdyby najważniejszy, naprawdę, jeżeli my nie będziemy uczyć dzieci gadać po szląsku, to ale, nie będzie tego języka. Szanowni Państwo, uczcie dzieci, a a Państwo, Państwo posłowie? E, uważam, że też, jeżeli, jest, jeżeli tutaj będzie taka wola wszystkich posłów ze Śląska, to powinniśmy w tej inicjatywie też wystąpić. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, witam Jest ponownie. z nami po raz drugi Państwa i Pana witamy. E, tuż przed przerwą e, powiedział Pan, że jeżeli będzie taka inicjatywa, to śląscy, przede wszystkim śląscy posłowie powinni e, e, wspólnie za nią zagłosować. A jeśli po wyborach 15 października Donald Tusk będzie premierem i taka ustawa faktycznie, zgodnie z obietnicą złożoną kilkakrotnie, e, zostanie wprowadzona do Sejmu, to Pan zagłosuje za? Ale no ja po, po pierwsze nie przyjmuję do wiadomości, że Donald Tusk będzie premierem. Panie Boże. ja pana eee... prosiłem, proszę wytężyć wyobraźnię. Donald Tusk został Dobra. premierem. 15, 15 października. Ustawa o nadająca śląskiemu y, status języka regionalnego trafia do Sejmu i od pana jeżeli, pan musi podjąć decyzję. Jeżeli tak skrajnie wytężę y, tą wyobraźnię i rzeczywiście by tak było, jak pan redaktor mówi, to będę głosował za. Rozumiem, rozumiem. E, język to jedno. Ale jest jeszcze w tej kampanii również występuje mniejszość etniczna. I trzy ugrupowania opozycyjne dają, obiecują Shionzakom również taki status po wyborach. Czy to się może udać? Ale naprawdę, ja tego tematu nie czuję i nie, nie, nie widzę, że to jakiś jest taki temat, który tutaj na Śląsku jest tematem głównym. Naprawdę, to, że jakaś grupa osób cały czas o tym mówi, że, że jest mniejszość śląska etniczna, ja się czuję Ślązakiem. Naprawdę z dziada, pradziada można powiedzieć, czy tam upy, umy i tak dalej, tak? Czuję się ślązakiem i cel mi to nie przeszkadza, że jesteśmy w Polsce, że, że, że tutaj żyjemy, że możemy sobie urządzać Śląsk na swój sposób. Panie dlaczego żadne, tego, nie no żadne, dlaczego żadne tego nie robimy? Dlaczego tego nie robimy? Dlaczego mniejszości etnicznej nie przeszkadza. milionów, które jest w, w Zagłębiowsko-Śląskiej metropolii nie jest dobrze wykorzystywane? To ma... to w... Do to ma, że mamy pewne środki, które możemy sami wykorzystywać, sami budować tutaj tą swoją, swoją społeczność, swojego z tą metropolią? Bo to nie, nie załapałem. Teraz ja muszę wytężać wyobraźnię. Panie doktorze, są dodatkowe środki, które tutaj na Śląsku e, e, są z podatku PIT. Tak? Dodatkowe, całkowicie dodatkowe. E, metropolia zajmuje się tylko tym takim szeroko rozumianym transportem publicznym. Przed 2017 roku te autobusy jeździły, tramwaje jeździły, tak? Dostaliśmy dodatkowo 370 milionów. Rozumiem. I co myśmy z tym zrobili? A pan wie, jak my sobie zurządzimy tutaj? Tak? Pan wie, że ustawa, którą uchwaliliście, również pan, to jak się okazało, tutaj interwencja wojewody śląskiego, e, uniemożliwia metropolii wykonywanie jakichkolwiek Ale jakich, innych jakichkolwiek, zadań jakich, jakichkolwiek. niż transport jedynie, publiczny. Pani Boś, jedynie no, takich, kwestia, jakichkolwiek... kwestia była chyba spalarni. Bodajże. No tak, spalarni. No to Okazało się, że metropolia nie może, nie może powołać spółki, budować spalarni. No proste. No. To, to, był, to był drugi, a może nawet najważniejszy obowiązek, czy najważniejsze wyzwanie metropolii, Patrząc na skalę problemów, z którymi się borykamy. Dla mnie ważniejszym jest jak gdyby pewne działania innowacyjne, działania tutaj inwestycyjne w gospodarkę, robienie jakichś takich obszarów, w które można by to inwestować. To robić? Ty, może to robić. Może to inwestować robić. w obszary gospodarcze? Nie, nie mówię, że inwestować, przygotowywać obszary takie, żeby można było inwestować. Bardzo robi to specjalna strefa katolicka, specjalna to ekonomiczna. To, to niech w takim razie w ustawie zostanie zapisane, że y, spółka restrukturyzacji kopalń na przykład. Co? W końcu, po wielu latach, a może to nawet ustawy do tego nie trzeba, przekaże samorządom grunty, które na no ich terenie... No nie trzeba chyba do tego ustawy. No właśnie, nie, nie trzeba do tego ustawy, trzeba, wystarczy więc dobra myślę, wola że to, polityczna. że to w tym kierunku pójdzie. Oj, w końcu, teraz dobrze, wytężamy wyobraźnię nadal, tym razem, tym razem ja. Z jakim postanowieniem pan kandyduje? To jest yy, pytanie. Moje, moje postanowienia ja mam kilka takich lokalnych celów, ale też trochę takich strategicznych. No dobra, ja, to jestem, trzy ja jestem dobra, to już, już mówię. Jestem członkiem i od dwóch kadencji gospodarki rozwoju, Komisji Gospodarki i Rozwoju. I dla mnie takim najważniejszym zadaniem. Nie udało się tego zrobić w poprzednich kadencjach jest jednak uprościć prawo podatkowe. I no tak, <laughs> Panie no tak, pośle. No tak. No tak, tak. Po polskim ładzie? E, stworzyć i stworzyć i stworzyć po polskim ładzie. System, to jest dopiero jak święty graal. pewien system y, dla tych mikro, małych mikroprzedsiębiorców, jest ich prawie 2 miliony w Polsce, e, który będzie dla nich przyjazny. Tak? Oczywiście, że y, nie wiem, składka zdrowotna to, to jak gdyby tutaj najbardziej boli polki, polskich przedsiębiorców w polskim ładzie, ale też zostały inne zmiany zrobione, chociażby ułatwienia w opłacie ZUS, chociażby sukcesja e, firmy właśnie tych najmniejszych, jednoosobowych. Nie, czy podwyższona kwota e, e, wolna od podatku? E, są to oczywiście, tak jak powiedziałem, inne obowiązki administracyjne, biurokratyczne, które obciążają maksymalnie te firmy. I to jest takie dla mnie wyzwanie. Naprawdę już rozmawiałem e, i w rządzie, i z paroma osobami, które też mogą mi w tym pomóc, i tym będę chciał się zająć, e, jeżeli chodzi o taki wymiar ogólnopolski. A jeżeli chodzi o wymiar, wymiar lokalny, to na pewno doprowadzi do tego, żeby. Została zbudowana S11, droga ekspresowa, która będzie łączy, łączyć nas z Wybrzeżem i to toczy się, ale to toczy się moim zdaniem zdecydowanie za wolno i trzeba przyspieszyć te prace. No i są oczywiście inne takie lokalne sprawy, jeżeli chodzi właśnie, żeśmy rozmawiali przed programem Pałac Balestrema w Kochcicach, gdzie w tej chwili jest oddział Szpitala Urazowego Spiekar Śląskich tutaj. Super urazówka, gdzie naprawdę tam wszyscy, którzy się rehabilitują, są bardzo zadowoleni. Jest projekt i podpisał marszałek list intencyjny o budowie nowego szpitala tam. I będę chciał się tym zająć, żeby marszałek dotrzymał słowa i jak gdyby ten szpital powstał. O ile pamiętam, to marszałek aplikował o remont zabytkowych obiektów, kilku zabytkowych obiektów, yy, które yy, są, są we władaniu marszałka przy okazji ostatniego rozdania i dostał zero od rządu. Yy, więc... Ale dlaczego? No może za duże kwoty, tam, to naprawdę trzeba patrzeć bocie, na to. Ale teraz popatrzmy, dobrze, teraz popatrzmy szerzej. A, co? a jeszcze go, tylko dokończymy ten temat zabytków, bo naprawdę, tam jest też zabytkowy pałac, tak? To jest wpisany do rejestru zabytków pałac, który też właśnie z tych programów rządowych udało się wyremontować całą e, północną e, Teraz udało się wyremontować dach, wymienić dachówkę. No to są też rzeczy, które są zrobione po prostu. Patrząc szeroko, co pisma dzisiaj dla Śląska? Kiedyś to był przynajmniej program dla Śląska, mogliśmy się przez parę tygodni ekscytować, co to za e, wspaniałe. Kolorowe obietnice. Ale a Panie Nadrżyny, myśmy właśnie tę rozmowę rozpoczęli od tego, że myśmy się to tutaj powinni lepiej rządzić sami. Naprawdę. Są to dodatkowe środki, chociaż metropolii. mamy Jest pocie. budżet województwa i naprawdę nie czekajmy na to, że z Unii dostaniemy jakieś pieniądze, że z państwa. Pan by nie chciał z Unii Europejskiej dostać gospodarz pieniądze? Gospodarzmy sobie tutaj naprawdę dobrze na Śląsku. Dobrze, ale wybieramy posłów. Yy, w ten sposób zostanie utworzony rząd. To są no, wybory to, co parlamentarne. I, i, co Prawo i Sprawiedliwość, które, be, które będzie być może rządzić po 15 października krajem, ma do zaoferowania dzisiaj Śląskowi chociażby, i ślązakom. Chociażby rozwój przemysłu zbrojeniowego. W Bumar, Łabędy inwestycja w produkcję krabów. Chociażby w Rudzie Śląskiej jest planowane powstowanie nowego zakładu walcowni chyba bodajże, tak? To Marek Wesoły, minister, wiceminister stara się o to, żeby żeby ta inwestycja powstała, nie, bardzo dobrze funkcjonująca specjalna strefa katowicka, strefa ekonomiczna. Nie wiem, chyba trzeci raz z rzędu najlepsza w Europie. E, tam bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorców to jest, to inwestuje. To jest, to jest obietnica, panie ma... pośle, czy, czy stwierdzenie Ale... faktu? Panie redaktorze, no naprawdę, jeżeli my, my rozmawiamy tutaj poważnie, no wiadomo, że wybory to jest festiwal obietnic. Tak. Tylko potem Ja przypomnę ten Dobrze, panie proszę. Przypomnę ten premiera Morawieckiego. Komisja na, e, tak z, e, z pamięci z ostatnich miesięcy. E, komisja nadzoru finansowego na Śląsku, jakaś komórka w komisji KNF na Śląsku, a ostatnio w Jastrzębiu Ministerstwo Transformacji, Ministerstwo Energii. Coś takiego, co, co. No to też obiecywał Donald Tusk. Ministerstwo Przemysłu na Śląsku, tak? To prawda. Ministerstwo no Przemysłu. I, i, chyba nawet nie ma takiego ministerstwa, z tego, co wiem. No ministerstwo, tra... ministerstwo Gospodarki. No tamże ministerstwo Transformacji też nie ma. I co powiem panu, coś lepszego. Ministerstwo, podobne ministerstwo energii, premier Morawiecki zlikwidował 4 lata temu. A dzisiaj je obiecuje. To było ministerstwo, które przeszło pewne zmiany i moim zdaniem dobrze tak się stało, że, że jest to w, jednych, w jednym ministerstwie. Ja cały czas jestem zwolennikiem, żeby był pełnomocnik do spraw restrukturyzacji tutaj e, przemysłu. No jest przecież. Pełnomocnik, ale taki jest umocowany, taki ale umocowany, umocowany, tak jak na przykład pan minister Naimski który bardzo sprawnie poprowadził budowę Baltic Pipe i innych inwestycji energetycznych. E, więc musi mieć też pewne umocowanie polityczne i musi mieć pewne umocowanie e, takie merytoryczne w rządzie. E, jeżeli to się stanie, to moim zdaniem jest szansa dodatkowo, żeby jednak e, i te środki, które trafią w końcu z Unii Europejskiej do nas e, dobrze zagospodarować. A oczywiście w współpracy z samorządami. A to ministerstwo załóżmy... Obiecowanym przez premiera. To czym miałoby się zająć, bo tak transformacja śląska to sobie trochę odpuściliście. Zamknęliście Sejm i zaczęliście kampanię wyborczą. Ale cała, ta, cała, cała sprawa węgla, likwidacji kopalń, transformacji, to wszystko wynika z y, ogólnej polityki Unii Europejskiej. No musimy być tego świadomi to od nas. Unia Europejska żąda od nas, żeby te kopalnie likwidować, żeby zamykać i tak dalej. Właśnie, tak? Unia Europejska żąda od nas również praworządności i tutaj rząd e, twardo stoi na stanowisku, że Mamy, prawo robić, sobie, Jesu, mamy tego, prawo robić co chcemy. Nie tego robić co chcemy. No to gdzie robić... jest ustawa o Sądzie Najwyższym? Yy -y. Panie Przez, jeżeli mamy schodzić na tego typu, typu dyskusje, dalej w o Trybunale. O Najwyższym jest w Trybunale, a Trybunał, niestety, moim zdaniem, powinno yy, się tych sędziów, którzy nie przychodzą na posiedzenie na. Trybunału Konstytucyjnego nie wiem ograniczyć zarobki albo w ogóle ich pozbawić. To są wasi tak ludzie, przecież powołani, Ale To, to jest instytucja, powołani która za działa w, w ramach konstytucji. Tak, tam są też nasi ludzie. No, też czasami się zdarza, że ktoś gdzieś nie wiem w samorządzie, czy w jakiejś instytucji jest wybrany, nie sprawdza się. No, to czasami tak się zdarza. To gdzie, a gdzie jest Fundusz Transformacji Śląska, Pani Bośle? No pamięta pan taka. Miała, Fundusz Transformacji Śląska to. Była taka tak, ustawa miała e, być tak, taka spółka tak, w czerwcu tak, miała być pisana tak, do KRS, tak, miały tak, być władze tak. tej spółki, miała a ja być. Ale Pan polityka zauważył i też jeszcze te pewne sprawy dotyczące właśnie umowy społecznej nie są. Nie są ratyfikowane w Unii Europejskiej. No trudno mi powiedzieć, ja się tymi sprawami bezpośrednio zajmuję, z czego wynika to, że, te, te, że ta umowa społeczna jeszcze nie została, bo ten Fundusz Transformacji Śląska jakby był właśnie pochodną uzgodnień umowy społecznej tutaj na Śląsku. Mhm. E, I rzeczywiście, no, to, to jest trudny temat, że to jeszcze trwa, bo dla mnie to jest jakieś w ogóle niepojęte. Oczywiście. No, pa, mam prośbę, Panie Bosie, do pana, taką wy, wyborczą. Czy pan mógłby na następnym, podczas naszej następnej rozmowy może panu uda się to ustalić? Czy od lutego, przełomu lutego marca zeszłego roku, kiedy ta umowa społeczna została wysłana do Brukseli, do, do notyfikacji? Odbyło się chociaż jedno spotkanie, jedna konsultacja, cokolwiek, ktokolwiek spojrzał na tę umowę społeczną i rozmawiał w tej sprawie w Brukseli do dzisiaj. Panie dodate, września, że sprawdzę, to, 2023. sprawdzę to, sprawdzę to, ale powiem jeszcze w międzyczasie, że ja rozmawiałem z kilkoma ministrami nazwisk, nie będę mówił i zachęcałem do tego żeby właśnie aktywnie w tym temacie działać. Czy to się wydarzyło sprawdzę. No chyba się nie wydarzyło bo o żadnym nie, aktywnym moim o naprawdę, żadnym działaniu nie doszło. Jak znam nie, znam aktywność ministrów powi, 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 powinno być tak jednak, że tam były działania podejmowane. Jeżeli jest jakaś umowa je, musi być bo tu musi być proces ratyfikacji. Jeżeli nie ma woli jednej ze stron to też może być to, że jest to blokowane, tak jak są blokowane środki z KPO dla Polski, też tylko i wyłącznie ze względów politycznych. Aha. No, z tego, co pamiętam, to prenotyfikacja również Wszyscy była opóźniona po prostu, e... nie z winy Brukseli, nie z winy Komisji e... Europejskiej. Panie Boże, ale pani pamięta jeszcze kończąc wątek na transformacji. Nie Wszyscy czekają na zmianę wody w Polsce? Tak, w Unii, w Brukseli, w Brukseli, tak. A na bardziej spolami. Czy Bruksela, czy Bruksela y, mm, każe również polskiemu rządowi rozdzielać pieniądze na transformację śląska? Właśnie, bo czy Pan pamięta, ile TVP rocznie dostaje od rządu? 2 miliardy, to już dobrze, nie ma czasu na zagadki. 2 miliardy 700. E, metropolia Zagłęby, Śląsko, Górnośląsko zagłębiska też dostała 2 miliardy w tym okresie całem takim. Nie, nie, ale to wie pan TVPF rocznie. 2 no. miliardy 700. <laughs> Za to można byłoby sobie życie ułożyć. No ale, wie pan Transformacja zamiast. śląska, panie pośle. Pamiętam jeszcze, jak Donald Tusk zywał, żeby nie płacić abonamentu, żeby, żeby likwidować telewizję. Donald Tusk ale... nie rządzi. Te wpływy, od 8 te wpływy lat, więcej, od dekady. to nie są tylko, tylko pieniądze na telewizję publiczną. To są pieniądze na radio, Dobre, to są na, na programy misyjne. Dobrze, dobrze, dobrze. To są pieniądze, ja nie piszę. wiem czy chce pan, żeby konkurencja taka, ale moim zdaniem dobra konkurencja, Radio Katowice też nie miało tych środków. No naprawdę, to są środki, które są dzielone przez wszystkie te podmioty, które w, tym, w tych spółkach pracują, na media publiczne. No piękna, piękna, piękna sprawa. 2 miliardy 700, to, to są pieniądze na media publiczne. E, transformacja Śląska... Według tych założeń oczywiście, które nie zostały zrealizowane przez rząd, to jest 800 milionów złotych, z tego co pamiętam, tak. przez 10 lat. Czyli e, to jest jakieś 40 razy mniej Ale panie redaktorze, niż rocznie. Na, z transformacji to jest, śląską rząd to chce przeznaczyć 40 to razy jest, mniej rocznie niż daje mediom publicznym. To jest wkład do spółki, która ma funkcjonować właśnie w, w tym obszarze transformacji, ale to jest tylko pewne narzędzie. Ta spółka może pozyskiwać inne środki i rządowe, i, i też z Unii Europejskiej. Czemu mediom publicznym nie daje, narzędzie, które, nie daje narzędzia, albo inny, w innych sytuacjach ma, tylko nam daje narzędzie? To jest inna dziedzina funkcjonowania. No niech pan sprawdzi, jak jest na Zachodzie, we Francji, w Niemczech, czy tam jest e, tak rozwinięty sektor mediów prywatnych, ale zagranicznych. Zostawmy te media. 800... No ale no widzimy. Ale pan 800... rozpoczął ten temat, no to Ale o ten temat. porównanie kwot. Panie pośle, chodzi o kwoty. 2 miliardy 700 to są pieniądze, które rząd przez znacza na za te z budżetu na państwa na media jest publiczne. Ale zostawmy coś za te pieniądze, te chodzi popy, tylko o bykowo. Panie Bocze, a tu jest transformacja śląska. Tu jest po prostu, wie pan, cywilizacyjna misja związana z końcem kresem górnictwa, który, który, który zresztą nie wiadomo kiedy nastąpi, bo na przykład polska grupa energetyczna w swojej strategii zapisuje, że nie 2049, porównajmy tylko 2030, ale żebyśmy wszystkie te środki policzyli, które były między innymi na restrukturyzację górnictwa, tak, przez to ministerstwo, o którym pan wam mówi i górnictwa wcześniej teraz teraz gospodarki tutaj włożone, no to naprawdę to, to będą grube miliardy. No możemy teraz na następne spotkanie panu wezmę, to wyliczę po prostu wszystko i tak dalej. No, ile państwo czekaj... dołożyło do górnictwa? Panie dyrektorze nie czekajmy tylko hmm. na to, że dostaniemy jakieś dotacje, że dostaniemy jakieś dodatkowe środki. Gospodarzmy sobie tutaj dobrze na Śląsku tymi... Z... No, z... kto ma likwidować szkody górnicze, skutki społeczne? No, e... Są od tego też spółki, które są gosp... za to odpowiedzialne. Sp... Jakie spółki? To państwowe chyba, o ile pamiętam. Tak. No są z kapitałem państwowym tak, tak I, i pan oczekuje od samorządu, że będą likwidować szkody nie, no nie, 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 nie oczekuję, są, tak jak powiedziałem za to są odpowiedzialne ze spółki. no dobrze, to na koniec proszę państwa może, jakby pan odpisał swoje uczucia e, po e, uczucia. meczu Polski z Albanią <laughs> <laughs> no nie, to, f, trochę się śmieję, ale też to jest ja napisałem gdzieś tam komentarz, e, tragedia w dwóch aktach, bo naprawdę i pierwsza, i druga połowa. No, patrzyłem do końca, jak gdyby, no, bo, bo, bo jestem kibicem i zawsze kibicuję narodowej reprezentacji, ale no, poziom e, tego meczu z naszej strony no, był tragiczny. Czy fatalne e... wyniki polskich piłkarzy to jest smutne odzwierciedlenie stanu polskiego państwa? Nie, to jest stanu PZPN-u, naprawdę to jest, to jest odzwier odzwierciedlenie stanu PZPN. -u. Była kiedyś taka, taki projekt, była taka ustawa jeszcze w pierwszej kadencji, jak żeśmy weszli, żeby właśnie całkowicie ten PZPN zreformować, rozwiązać i tak dalej, ale niestety był bardzo duży opór środowiska, że absolutnie. No niestety tam są te wszyscy, te wszyscy baronowie od samego spodu wybierają się. E, I niestety tam jest ta atmosfera jest super taka jak, że... jak w polityce, panie e, Nie, nie, tak nie jest w polityce. W polityce tak nie jest. Naprawdę widzę to od środka. Oczywiście pan może mieć swoje zdanie, ale e, moim zdaniem naprawdę jest, dużo się poprawiło. Oczywiście zawsze może być lepiej. Dobrze, czy fatalne wyniki polskich piłkarzy to jest odzwier odzwierciedlenie, odzwierciedlenie stanu polskiego państwa? To nie ja wymyśliłem, nie. to z nie, to, to cyklu cytaty z znanych ludzi, to są słowa Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy to jest 10 lat temu. Jeżeli wtedy to była prawda, bo przecież prezydent nie kłamie, to co mamy teraz? Eee, jeszcze wtedy nie byłem prezydentem. No dzisiaj, ale dzisiaj jest. Ale, widać ale miał wtedy tego nie powiem. Ale wtedy miał, zada zada miał powiem. zadatki. <laughs> nie, no naprawdę, no możemy takimi cytatami się różnymi przerzucać. Ja absolutnie nie uważam, że to jest odzwier odzwierciedlenie stanu państwa. Jest to odzwierciedlenie tego środowiska. Mamy, to tak samo musimy powiedzieć, że super sprawa, jeżeli chodzi o świadkaże i to jest to odzwierciedlenie stanu państwa. Tak? No nie, po prostu to jest indywidualna sprawa danego związku, e akurat tutaj e PZPN-u, tak? Mamy siatkarzy. No, rewelacyjna postawa, rewelacyjna e, n, n, gra. No dobra, ale pamiętaj, że to Lewandowski i, I Krychowiak. Ale Krychowiak schodzi na boisko, prezes PN winny. Krychowiak wchodzi na boisko, czy inny piłkarz wchodzi na boisko i mówi sobie O Jezu, prezes Kulesza, y, skandale w PZPN. PN. Chyba dobrze nie podam tej piłki. Ale z czego wynika ta różnica? Nie wiem, pan powie. Panie nie wiem, że tam są sukcesy, a tu jest nie takie bariery. Ja nawiązuję do cytatu Dlaczego? prezydenta Dudy, no. że to powiązał stan nie, państwa z wynikami nie, nie, no już nie, 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 w grach już zespołowych. Nie, nie łączmy w polityki w, w sport, naprawdę. No eee. co będzie jesienią, na koniec jeszcze? Po 15 października. Bo tak, ja widzę, uważam, że Senat odpuszczacie, scena ja jest uważam, priorytetem. Ja uważam, że w tych wyborach, e, też widząc sondaże i też rozmawiając z ludźmi, ja bardzo, bardzo często rozmawiając z ludźmi, staram się być gdzieś tam w różnych wydarzeniach, ale też działaniach i, i, i to jest taki, takie jak gdyby moje, mój też cel, żeby widzieć, poznać e, opinie osób i ja widzę, że ten potencjał dla nas, dla Formacji Prawo i Sprawiedliwość jest duży. I myślę, że też odzwierciedlają to sondaże. Jest taki trend wzrostowy. No dobra, sondaże zdają I zwycię... Uważam i uważam, że ostatecznie wierzę w to. Uda nam się wygrać i nawet tak wygrać, żeby jednak mieć większość w parlamencie. Naprawdę. No okej. Okay. A że sondaże dzisiaj pokazują, e, o ile pokazują zwycięstwo pis, to nie dają nie ma takiej szansy. Yy, samodzielnego Pani myślenia. Ja mówię, 32 dni do wyborów, chyba hmm, że tak około 30 Rozmawiamy... dni spotkamy się, Dobrze. spotkamy się w wyborach, ja panu mówię, że będziemy Samodzielnie rządzić stworzyć rząd. Dobrze. Co, jeżeli e, faktycznie, tak jak pokazują dzisiaj sondaże rządzić nie będziecie e, samodzielnie w stanie, to co będziecie w, tak wyjmować posłów Konfederacji, bo Konfederacja koalicję spis wyklucza. To jest takie gdybanie. No, prezes Jarosław Kaczyński też powiedział, że wyklucza ko koalicję z Konfederacją, ale ja myślę, że to wszystko będzie zależeć od tego, jaki będzie wynik tych wyborów. Jakie dane ugrupowania e, zdobędzie e, wynik wyborczy. No, to, e, że któraś partia nie wiem, ma 40, 50, 60 posłów, to też jest jakiś, jakiś wynik pewnego poparcia społecznego. To nie jest jakieś losowanie, tylko ileś osób e, popiera daną formację. Identyfikuje się z ich poglądami i postulatami, więc myślę, że to też po wyborach, jeżeli jest partia, która ma największą ilość głosów, musi wziąć pod uwagę. I myślę, że wtedy też będą możliwości rozmów, tak? Czy one będą. Powodowały jakąś trwałą koalicję, no to się zobaczy, ale ja pamiętam też, nie wiem, pan, pamięta, panie redaktorze, że był chyba Popis, tak? Miała być Wielka Koalicja Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej. Nie udało się tego zrobić, były rozmowy, nie udało się tego zrobić, więc poczekajmy do tych wyborów, zobaczmy, jakie poparcie będą miały dane ugrupowania polityczne. I wtedy się to rozstrzygnie. Gdyby te wybory miały być dzisiaj i bazowalibyśmy na sondażach, które znamy, to wychodzi na to, że PiS No większości... to najbliżej nam jest do Konfederacji. Okej. Okay. Ale Konfederacja wyklucza koalicję z PiS. To wtedy to zobaczymy co będziecie po wyborach, wyjmą... co będzie mówiła Konfederacja. Jeżeli nie dojdzie do tego, zgodnie z tym, co mówi i Kaczyński, iż, i liderzy Konfederacji, to co wtedy? Wybory, kolejne wybory wiosną? No to jest, to, to, to jest takie scenariusz, pisanie scenariuszy, gdzie nie mamy jeszcze tych danych właśnie. Jeżeli by było takie rozkład sił, jak teraz jest w tych sondażach, to jak pan to powiedział, no to może być taki scenariusz, że te wybory następne będą. I co, to, to ostatnie pytanie. A co wtedy z wyborami samorządowymi? Załóżmy, że taki scenariusz, ale rozumiem, że ktoś takie scenariusze również rozważa. Co z wyborami samorządowymi, które są przesunięte na, nie no, na, na najpierw, wiosnę? Naj, najpierw roku. powinny się odbyć wybory samorządowe. No może będzie jakiś rząd techniczny, który będzie będzie zarządzał tak technicznie Bardzo jakichś specjalistów, fachowców no Zobaczymy, no naprawdę Teraz tworzenie takiego scenariusza Mija się z celem na, na ten moment, naprawdę A ja jestem zwolennikiem absolutnie Bo już została kadencja przedłużona Żeby wybory odbyły się samorządowe na wiosnę I to powinno być jakikolwiek priorytet cał, Całkowity priorytet klasy rządzącej Żeby te wybory Ale się odbyły jeżeli będzie pad na górze, to co wtedy? Ale myślę, że tutaj klasa polityczna Powinna się porozumieć, żeby te wybory się odbyły w pierwszej kolejności. Tak, bo potem są jeszcze tak, euro europejskie. W maju są. W pierwszej kolejności. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia. Dnia. I do usłyszenia.